Oblicz pole równoległoboku. Tutaj mamy taki równoległobok. Równoległobok, przypomnę, jest to czworokąt, który ma dokładnie dwie pary boków równoległych. Czyli boki naprzeciwległe są do siebie położone równolegle. No i podane są pewne długości. Pole równoległoboku możemy obliczać, mnożąc długość podstawy przez wysokość tego równoległoboku opuszczaną na tą podstawę. No i tutaj mamy podaną na przykład jedną podstawę, tak, to jest 1,7 cm. Niestety nie ma tutaj wysokości pod kątem prostym do tej podstawy, więc nie skorzystamy z tego sposobu. Ale proszę zaobserwować, że mamy podane przekątne, tak, bo jedna przekątna ma 3 decymetry, druga przekątna ma 1,6 decymetra, tak. No i teraz jeszcze możemy zaobserwować, że te przekątne przecinają się pod kątem prostym, co to oznacza, że ten równoległobok jest na pewno rąbem, bo w każdym rąbie przekątne przecinają się pod kątem prostym. I teraz możemy już policzyć pole tego rąbu, mnożąc długość jednej przekątnej razy długość drugiej przekątnej, dzielimy przez 2. No i wykonam mnożenie sposobem pisemnym, 1,6 razy 3, więc 3 razy 6 to jest 8, 1 do góry, 3 razy 1, 3 plus 1, 4. W którym miejscu będzie przecinek? Tu jest jedna cyfra po przecinku, więc również w wyniku wstawiamy przecinek, tak? No i teraz, co mamy? Mamy 4,8, decymetr razy decymetr, to jest decymetr kwadratowy. Jeszcze trzeba to wszystko podzielić przez 2, tak? Bo 1,6 razy 3 to jest 4,8, no i podzielić przez 2. Wykonam dzielenie sposobem pisemnym dla przypomnienia. Kreska ułamkowa, nie kreska ułamkowa, tylko kreska nad tymi liczbami. 4 podzielić na 2. To jest 2, bo 2 razy 2 to jest 4, odejmujemy, nic nie zostało. Przecinek przepisujemy do góry, ściągamy ósemkę na dół. I 8 podzielić na 2 to 4, bo 4 razy 2 to 8, nie ma reszty. Czyli 4,8 podzielić na 2 to mamy 4,2 decymetra kwadratowego. Czyli pole tego rąbu albo pole tego równoległoboku wynosi 2,4 decymetra. Dziękuję.